Ach, Kijów. Od wielu lat marzyłeś, żeby tu przyjechać. Wyciągasz swój aparat fotograficzny i robisz zdjęcia katedr, Muzeum Lotnictwa oraz Dniepru. Wtedy nistego, nizowego słyszysz za sobą donośny huk. Odwracasz się i widzisz na niebie w oddali coś przeogromnego. Czyżby potężna eksplozja? Pora brać nogi za pas i to szybko. To, co wszyscy widzieli w czerwcu 2020, było kowadłem chmurowym, czyli rzadką formacją burzową. Powstaje ona, gdy silne prądy powietrza unoszą parę wodną w górę. Rozszerza się ono, rozchodzi w poziomie i uderza w dolną warstwę stratosfery. Następnie wypycha gęstą chmurę, która przybiera kształt kowadła, a czasem nawet grzyba. Kowadła chmurowe wytwarzają jedne z najgroźniejszych błyskawic spośród wszystkich burz, zwane gromami z jasnego nieba. Wyładowania te zdają się uderzać z bezchmurnego wielkiego błękitu, mimo że sama burza jest wiele kilometrów dalej. Ten typ błyskawic najczęściej dobywa się z górnej warstwy kowadła i może być dziesięciokrotnie potężniejszy od typowego wyładowania. Ludzie tak się przestraszyli gigantycznej chmury oddalonej raptem 100 km, że obawiali się, że stało się coś strasznego. Zbombardowali media społecznościowe zdjęciami, zanim władze zdążyły wytłumaczyć, co się stało. W oficjalnym komunikacie uspokojono mieszkańców, mówiąc, że to tylko zjawisko naturalne i to w dodatku spektakularne. Zanim takie chmury się rozpierzchną, zwykle pozostają w jednym miejscu bez względu na siłę wiejących wiatrów. Włócząc się po północnym skrawku Queensland w Australii i trzymając z dala od tych wszystkich straszydeł, postanawiasz się zrelaksować na plaży. Gdy tak odpoczywasz, zauważasz przechodzący nad tobą ogromny cień. Potem kolejny. I następny. Spoglądasz w górę i nie wierzysz w to, co widzisz. Chmury te, zwane poranną chwałą, są bardzo rzadką formacją meteorologiczną, która zdaje się sunąć po niebie niczym gigantyczne tuby. Obłoki mogą mieć do 1000 km długości i czasem występować w licznych grupach. Powstają, gdy prądy wstępujące wypychają chmury w górę, nadając im turbowaty kształt, podczas gdy masy wilgotnego i chłodniejszego powietrza spychają je z powrotem w dół. Na południu Indii, między lipcem a wrześniem 2001 roku, ludzie byli świadkami jednego z najdziwniejszych zjawisk pogodowych w historii – czerwonego deszczu. Coś, co uważano za typową burzę, wielu zszokowało. Kolor deszczu był tak jasny, że zostawiał plamy na ubraniach, ale występował też w innych kolorach – żółtym, zielonym, brązowym, a nawet czarnym. W środku monsunu zaczął padać czerwony deszcz, który występował cyklicznie przez kilka tygodni. Badacze odkryli, że ten niecodzienny odcień powstał w wyniku zanieczyszczenia pyłem lub algami, więc lepiej nie łapać tego deszczyku na język. Naukowcy nie są pewni, w jaki sposób algi dostały się aż do chmur. To trochę niepokojące. Lubisz relaksującą kąpiel w pianie po ciężkim dniu, ale napełnianie wody trwa zbyt długo? Żaden problem. Przejdź się nad dowolne wybrzeże po ulewnym deszczu i tam zamocz nogi. Spienione fale nie są charakterystyczne dla jednego miejsca. Powstają na całym świecie, a najczęściej przy skalistych wybrzeżach, na przykład w San Francisco, północnej Irlandii, czy australijskim Mululaba. Na każdym wybrzeżu panują inne warunki, w których może powstać nietypowa piana. Gdyby nabrać wodę morską do szklanki i się jej przyjrzeć, zobaczylibyśmy w niej mnóstwo drobin. Takie składniki jak rośliny, związki chemiczne i mnóstwo soli oraz minerałów stanowią idealną pianotwórczą mieszankę. Gdy silne prądy morskie i podmuchy wiatru połączą wszystkie składniki, otrzymujemy coś, co przypomina piankę cappuccino unoszącą się na powierzchni wody. Gdy w sadach owocowych w Michigan panują mroźne temperatury, dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Na przykład jabłka widma. Nie wiszą tam, żeby straszyć, ale jeśli planujesz wziąć jedno, ostrzegaliśmy. Aby powstały, muszą zapanować idealne warunki, przede wszystkim mroźna temperatura. To rzadkie zjawisko pogodowe zachodzi wtedy, gdy jabłka zamarzają jeszcze na drzewach i pokrywa je cienka warstwa lodu. Owoce następnie się rozpuszczają i wypływają jak sok, zostawiając piękne lodowe osłonki. Rzeka Catatumbo w Wenezueli jest prawdopodobnie najbardziej naelektryzowanym miejscem na świecie. W ciągu roku burze z piorunami trwają tam przez niemal 300 dni. Występują tak regularnie, że da się je przewidzieć na 3 miesiące wstecz.
Podczas pory dżdżystej w październiku w ciągu jednej minuty może wystąpić do 30 wyładowań. To dopiero elektryzujące przeżycie. Mocą każdej błyskawicy można zasilić pojedynczą żarówkę na pół roku. Natomiast cała burza mogłaby w nieskończoność dostarczać prąd w całej Wenezueli. O zachodzie słońca silne wiatry wieją wokół trzech otaczających rzekę gór, tworząc nad nią chmury burzowe. W miarę jak krople wody wilgotnego powietrza zderzają się z kryształkami lodu z zimnych mas powietrza, powstają wyładowania elektrostatyczne, które niemal co noc wywołują burze z piorunami. Jakby tego było mało, nad każdą z nich występują dodatkowe wyładowania błyskawic. Spróbuj to sfotografować! Duszki są wyładowaniami elektrycznymi występującymi w wyższych warstwach atmosfery. Często powstają podczas silnych burz, ale nie mają nic wspólnego z deszczem. Występują wysoko na niebie, na wysokości od 50 do 80 km w mezosferze. Trudno zobaczyć te delikatne rozbłyski w świetle miejskich latarni. Na pierwszy rzut oka wydają się małe, ale ich szerokość może przekraczać 50 km. Czerwone duszki to rodzaj wyładowania zimnej plazmy nad chmurą burzową. Są elementem pośrednim między wyładowaniami chmur burzowych a powierzchnią znajdującą się tuż pod nimi. Nie szukaj tego rodzaju donuta w ulubionej cukierni. Nie znajdziesz go tam. Donuty śnieżne są jednym z najrzadszych zjawisk meteorologicznych, jakie można zobaczyć. Jednak, żeby powstały, muszą zajść bardzo specyficzne warunki pogodowe. Najczęściej występują w pokrytych śniegiem terenach górskich, jak na przykład w amerykańskich górach skalistych. Wiatr, temperatura, śnieg, lód i wilgoć muszą wejść w odpowiednią reakcję, żeby utworzyć te fenomenalne pierścienie. Cienka warstwa wilgotnego śniegu na ziemi. Pod nią lód lub puszysty śnieg. Następnie wystarczająco silny powiew wiatru, który zepchnie śnieg po zboczu i nada mu okrągły kształt. Jak tylko donuty przestaną się toczyć, mogą być rozmiarów piłki do bejsbola albo opony samochodowej. Wszystko zależy od siły wiejącego wiatru. Niestety nowo powstałe donuty śnieżne nie utrzymują się zbyt długo, więc czym prędzej je fotografuj. Piękne fioletowo-różowe chmury wiszące podczas zachodu słońca nie mogą się równać z trzema słońcami widocznymi tuż przed nami. Tylko od kiedy Ziemia ma aż trzy takie gwiazdy? Te fantomy pojawiające się po bokach naszego słońca nazywa się słońcami pobocznymi. Często objawiają się jako zabarwione obszary światła na tej samej wysokości nad horyzontem co słońce. Najczęściej je widać na pierścieniu lub halo, gdzie kryształki lodu najlepiej odbijają światło. Istnieją też księżyce poboczne, widoczne po obu jego stronach. Powstają w momencie przechodzenia blasku księżycowego przez kryształki lodu, ale nie są one tak dobrze widoczne, co ich dzienne odpowiedniki. Po zrobieniu tysięcy zdjęć przyrody, w końcu znalazłeś idealne miejsce na wymarzone ujęcie. Krystalicznie czysta woda, sosny, góry i latający spodek. Zaraz, latający spodek? Czyli że obcy tu są? To pewnie pierwsza myśl, jaka pojawia się na widok chmur w tym właśnie kształcie. Nawet nie będę próbował wymówić nazwy tego obłoku. Proszę o wyświetlenie jej na ekranie. Żartuję, to Altocumulus Lenticularis. Prawda, że ładnie brzmi? Te niezwykłe formacje chmurowe powstają nad szczytami gór. Gdy przepływa nad nimi wilgotne powietrze, w wyniku odpowiedniej różnicy temperatur tworzy się fala. W miarę jak powietrze przez nią przechodzi, następuje parowanie, w wyniku czego kilka chmur może przybrać owalny kształt. Czyli żadnych obcych. Uff. Niebo spada. Niebo spada! Ludzie, którzy widzieli te obłoki, mówią, że wyglądają jakby spadały wprost z nieba. Chmury Mammatus przypominają gigantyczne białe pianki. Tyle tylko, że trudno byłoby je upiec na ognisku. Te dziwne, puchate obłoki mogą rozciągać się na setki kilometrów w dowolnym kierunku. Są widoczne w dolnych częściach kowadła lub innych chmur burzowych, ale bardzo szybko znikają. Ich dziwaczny, bąblowaty kształt jest wynikiem turbulencji zachodzących wewnątrz samej burzy. Tworzą one nieregularną podstawę chmury i mogą pojawić się w każdym miejscu na świecie. Chmury Mammatus formują się w momencie wniknięcia wilgotnego powietrza w suche. Musi być ono chłodniejsze niż najbliższe otoczenie, schłodzone lodem lub obciążone wodą. Wybierzmy się na pustynię Atacama w północnym Chile. To jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. Pustynia skrywa jednak pewien przepiękny sekret.
Co 3 do 5 lat porasta kwiatami. Miejsce jest tak znane, że zyskało miano kwitnącej pustyni. Nasiona zalegają w jej ziemi, czekając na deszcz. Kiedy spadnie odpowiednia ilość wody, wyrasta tam około 200 odmian kwiatów. A żółte paski Atakamy zaczynają mienić się na fioletowo, biało, zielono, a nawet na różowo. Kolejnym tajemniczym zjawiskiem, które można zaobserwować na pustyni, jest piaskowy wodospad. Jest to nic innego jak spadający z urwiska piasek, który został tam naniesiony przez wiatr. Ten naturalny fenomen o wyjątkowo dużych rozmiarach występuje w Arabii Saudyjskiej. Wygląda jak wodospad Niagara, tyle że nie ma w nim ani kropli wody. Miejscowi mówią, że zjawisko ostrzega przed nadciągającą burzą piaskową. Czarcie koło, zwane także kręgiem czarownic lub czarodziejskim kręgiem, to tajemnicze pierścienie grzybów, które wyrastają na polanach i zalesionych terenach. Istnieje wiele teorii, dlaczego tworzą one niemal idealne okręgi. Według niektórych wierzeń grzyby wyrastają wokół wypalonej przez tańczące wróżki ziemi. W południowych Indiach na przełomie lipca i września 2001 roku ludzie doświadczyli jednego z najdziwniejszych zjawisk w dziejach. Padał czerwony deszcz. Jak wielkie było zdziwienie, kiedy okazało się, że to wcale nie jest zwyczajna ulewa. Kolor wody był tak intensywny, że plamił ubrania. Na ziemię spadały też zielone, żółte, brązowe, a nawet czarne krople wody. W porze deszczowej przez wiele tygodni z przerwami padały czerwone ulewy. Naukowcy odkryli, że za ten nietypowy kolor odpowiada albo pył, albo komórki zarodników alg. Lepiej więc nie wystawiać języka w czasie takich opadów. Nie do końca jednak wiadomo, jakim cudem algi znalazły się aż tak wysoko na niebie. Trzeba przyznać, że to trochę niepokojące. Ludzie zamieszkujący wiejskie obszary środkowej Norwegii nad doliną Hesdalen często mają okazję podziwiać unoszące się na niebie białe, żółte i czerwone światła. Występują one w dzień i w nocy, a pewnego razu w latach 80. były widziane 15-20 razy w ciągu jednego tygodnia. Światła z Hesdalen pojawiają się na kilka sekund, ale zdarza się, że trwają ponad godzinę. Błyski się poruszają, tak jakby unosiły się lub kołysały w powietrzu. Część naukowców twierdzi, że przyczyną ich występowania jest zjonizowany pył żelaza. Inni uważają, że to efekt spalania sodu, tlenu i wodoru, a część osób wierzy, że to niezidentyfikowane obiekty latające. Kto wie? Śnieżne rolki to jedno z najrzadziej występujących zjawisk meteorologicznych. Powstają tylko w idealnych warunkach pogodowych. Najczęściej występują na górzystych terenach, na przykład w górach skalistych. Wiatr, temperatura, śnieg, lód i wilgoć – bez tego nie utworzą się te spektakularne pierścienie. Wszystko zaczyna się od cienkiej warstwy mokrego śniegu. Pod nią znajdować się musi lód lub sypki śnieg. Silny wiatr zrywa górną warstwę i toczy ją z górki jak śnieżną kulę. Pod koniec może osiągać wielkość piłki do koszykówki, a nawet samochodowej opony. Wszystko zależy od siły, z jaką wieje wiatr. Śnieżna rolka nie utrzymuje się zbyt długo, więc warto jak najszybciej uwiecznić ją na zdjęciu. Uwaga na głowę! Dacie wiarę, że na Ziemi istnieje odosobnione miejsce o własnym ekosystemie i atmosferze, przypominające inną planetę? To teraz proszę o uwagę! Jaskinia Mowile w południowo-wschodniej Rumunii aż przez 5,5 miliona lat była zamknięta i pogrążona w ciemności. Świat usłyszał o niej dopiero, gdy zupełnym przypadkiem natknęli się na nią robotnicy przeszukujący miejsca na budowę. Naukowcy wydrążyli w jaskini otwór i odkryli, że w środku rozwija się całkowicie niezależny ekosystem. Drążąc ścieżkę w skale w licznych tunelach, naukowcy natknęli się na jezioro wypełnione siarkową wodą, która cuchnęła jak zgniłe jaja. Powietrze było wypełnione siarkowodorem i zawierało ponad 100 razy więcej dwutlenku węgla niż ziemska atmosfera. Chyba nie muszę dodawać, że takie powietrze jest toksyczne. A jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że w jaskini utworzył się osobny ekosystem. Żyją w nim 33 gatunki zwierząt, które nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Miejsce daje nam wgląd w to, co mogłoby potencjalnie istnieć na obcych planetach o zupełnie innych atmosferach. To niewiarygodne, że przetrwało tyle lat i nikt się o nim nie dowiedział. Popatrzcie tylko na te drzewa. To tak zwane indyjskie figowce sprężyste. Ich mocne korzenie nie rosną pod ziemią, ale na powierzchni. Ludzie nauczyli się kontrolować kierunek ich wzrostu przy pomocy specjalnych stelaży i mocowań.
Załóżmy, że takie drzewo rośnie sobie w pobliżu jakiegoś dużego dołu, a wy chcecie zbudować most wiodący na drugą stronę. Wystarczy odpowiednio pokierować korzenie, a czasem pod wpływem nieustających ulew wrastają w ziemię i się wzmacniają. Potrzeba około 15 lat, żeby powstał taki most. Na świecie istnieje jeszcze jedno niesamowite drzewo zwane drzewem życia. Rośnie na pustyni w Bahrajnie. Od ponad 400 lat stoi na szczycie piaszczystego wzgórza, otoczone połaciami piasku. Jest tam niebywale gorąco i sucho. A mimo to drzewo ma zielone liście i cały czas rośnie. Naukowcom nie udało się jeszcze ustalić, skąd roślina pobiera wodę i substancje odżywcze. Wokół znajdują się tylko złoża ropy naftowej. Miejscowi uważają to drzewo za święte. Przecież jest ono dowodem na cud życia i siłę natury. Część ekspertów jest przekonana, że sekret tkwi w korzeniach. Sięgają bardzo głęboko i mogą docierać do podziemnych źródeł wody. A teraz wyobraźcie sobie, że jest noc, a wy od wielu godzin jedziecie samochodem. Nie mieliście okazji, by się zdrzemnąć, więc zaczynacie zasypiać za kółkiem. Zatrzymujecie się, by rozprostować kończyny. Spoglądacie w niebo, a waszym oczom ukazuje się przepiękny wschód słońca. Wow! Ale zaraz, na horyzoncie widać trzy słońca. Przecieracie oczy, ale ewidentnie wam się nie przywidziało. Na niebie świecą trzy jasne gwiazdy. Nie, słońce nie pękło na trzy części. I nie przywędrowały do niego dwa inne ciała niebieskie. To tak zwany parhelion, inaczej słońce poboczne. Zdarza się to zazwyczaj w czasie potężnych mrozów. Kryształki lodu na niebie załamują światło. W rezultacie zamiast jednego jasnego punktu widać trzy. Oficjalna nazwa tego zjawiska to halo. Zazwyczaj przybiera formę okręgu wokół Słońca. W nocy też można je zaobserwować. Wystarczy spojrzeć na uliczną latarnię, a na pewno dojrzycie jasne kółeczko. Taka świetlista aureola przybiera czasem bardziej wymyślne kształty. Jeśli w powietrzu jest dużo lodu, światło zniekształca się jeszcze bardziej. Prawie tak jak w kalejdoskopie. Halo może wówczas przybrać formę ludzkiego oka. Tworzy ono również poświatę zwaną światłem zodiakalnym. Mamy z nim do czynienia, kiedy na horyzoncie zaczyna świtać i pojawia się granica Słońca. Jeszcze troszkę, odrobinę i nagle Słońce rozpływa się na niebie. I po chwili znowu jest ciemno. Dopiero minutę później ponownie wynurza się jego tarcza. To właśnie był ten sam efekt zakrzywienia światła, jak w przypadku trzech Słońc. Tyle, że teraz nastąpiło jego złamanie w pionie, a nie w poziomie, a na niebie zamiast Słońca pojawiło się jego odbicie w kryształkach lodu. Wschód trzech Słońc faktycznie jest możliwy, tyle że nie na Ziemi, a 340 lat świetlnych od nas. Znajduje się tam układ gwiezdny, w którego centrum leży gwiazda prawie dwukrotnie większa od Słońca. Wokół tego olbrzyma krążą jeszcze dwie małe gwiazdy. W tym dziwnym świecie jest też planeta, a więc można tam zaobserwować wschody i zachody trzech Słońc. Gdybyście zabrali tam swoją sympatię i usiedli na ławeczce w parku, by podziwiać zachód Słońca, to randka na pewno byłaby niezapomniana. Gwarantuję! Skoro rozmawiamy sobie dzisiaj o najbardziej zdumiewających zjawiskach naturalnych, zbrodnią byłoby nie wspomnieć o śniegu na pustyni. Tak, zimą 2018 roku mieszkańcy Sahary, jednego z najsuchszych i najgorętszych rejonów świata, po przebudzeniu ujrzeli grubą warstwę śniegu pokrywającą piaszczyste wydmy. W niektórych miejscach sięgała aż 38 cm. Meteorolodzy mieli jednak wyjaśnienie na to fascynujące zjawisko. Stwierdzili, że zimne masy powietrza połączyły się z opadami po ostatniej burzy i zamiast deszczu spadł śnieg. Co się robi w takiej sytuacji? Lepiej wielbłądy, dromadery czy baktriany? Wulkany Kałach i Dzien w Indonezji to coś więcej niż plująca lawą góra. Zamiast wytwarzać czarny dym i czerwoną lawę, ten ekscentryk produkuje niebieski dym i naelektryzowaną niebieską lawę. Dzieje się tak dlatego, że w wulkanie występuje jedno z najwyższych stężeń siarki na świecie. Gdy gazy siarkowe wchodzą w interakcję z nagrzanym powietrzem i zostają podpalone przez płynną lawę, zmieniają kolor na niebieski. Niestety, ten oszałamiający widok można zobaczyć jedynie w nocy, ale zapach wyziewów unosi się tam przez cały dzień. Swoją drogą w tym kraterze znajduje się też największe kwaśne jezioro na świecie. Morze Martwe cechuje niezwykle wysokie stężenie soli i minerałów w porównaniu z morzami, choć
Technicznie rzecz biorąc jest to jezioro. Pływanie w nim jest niemal niemożliwe, ale ludzie zażywają kąpieli ze względu na działanie naturalnych substancji chemicznych. Unoszenie się na powierzchni to świetny sposób na relaks. Ten akwen wodny swą nazwę zawdzięcza temu, że nie żyją w nim żadne makroskopowe organizmy. Jest on 9,6 razy bardziej słony niż oceany, a w takich warunkach funkcjonować mogą jedynie niektóre bakterie i grzyby. To także najniższa depresja na Ziemi, sięga 430 metrów poniżej poziomu morza. W Meksyku znajduje się podziemna kryształowa jaskinia, która przypomina zupełnie nieziemski świat. Jest zlokalizowana 305 metrów pod powierzchnią, a tamtejsze formacje mają do 11 metrów wysokości i ważą do 55 ton. Są to jedne z największych kryształów na świecie. Plaża Lusk-N-Tyre to nieskończony teren pokryty białymi wydmami i błękitną wodą, jednak nie dajcie się zwieść tropikalnej atmosferze. Plaża znajduje się w Szkocji. Z tego też powodu wygląda w ten sposób tylko w maju i w czerwcu. W grudniu słońce świeci tam zaledwie przez godzinę dziennie, a wszystko prezentuje się bardziej dramatycznie w monochromatycznych odcieniach. Georgia Grindstones to zbiór ogromnych kamieni umieszczonych na planie gwiazdy. Na nich znajdują się napisy w 8 językach, w tym hindi, chińskim i suahili. Jest tam także kalendarz astronomiczny, ukończony w 1980 roku, który stworzono z zamiarem, by przetrwał całe wieki. Nikt nie wie, dlaczego i po co zbudowano ten monument. W słonecznej Kalifornii, w Parku Narodowym Sequoia, kryje się gigantyczny las. Znajduje się tam ponad 8 tysięcy kolosalnych drzew, z czego 10 to największe żywe rośliny na świecie. Szacuje się, że Sequoia General Sherman ma 2700 lat i jest objętościowo największym znanym drzewem na planecie. Słynne kamienne głowy na Wyspie Wielkanocnej też mają setki lat. Nikt jednak dokładnie nie wie, kiedy powstały. Zgodnie z hipotezami niektórych naukowców, lokalna ludność wierzyła, że posągi użyźniają glebę. Analiza gleby udowodniła, że głowy dobrze spełniły swoje zadanie. Ziemia wokół nich stanowi najlepszy obszar rolniczy na całej wyspie. Skład chemiczny pradawnych gorących źródeł w Turcji sprawia, że płynąca woda wygląda magicznie, oczyszcza nie tylko ciało, ale także umysł. W Arabii Saudyjskiej znajduje się skała przecięta idealnie na pół, której dwie części są umieszczone równolegle względem siebie. Ale Nasla jest tak wyjątkowa, ponieważ nie została stworzona przez człowieka. Powstała w wyniku zachodzących stopniowo procesów naturalnych. Ten lodowiec może i wygląda, jakby ktoś wylał tony czerwonej farby na środku Antarktydy, ale w rzeczywistości to jego naturalny kolor. Wypływający płyn, który przypomina krew, jest to sprawka niezwykle zasolonej wody wymieszanej z tlenkiem żelaza. Nie da się ukryć, że całość sprawia niepokojące wrażenie. Na początku maja w 2018 roku w Nowej Anglii, regionie USA, zaobserwowano jedno z najniebezpieczniejszych i najstraszniejszych zjawisk naturalnych – tornado typu Super Long Track. Trąba powietrzna zaczęła się formować niedaleko Charleston w stanie New Hampshire i podróżowała w stronę miasta Webster w hrabstwie Merrimack. Tornado potrzebowało zaledwie 33 minut na przebycie 57 km i stało się trzecią największą trąbą powietrzną tego rodzaju w Nowej Anglii. Na Filipinach możecie pływać w krystalicznie czystej wodzie i odkrywać podwodny świat w prowincji Palawan. Gmina Coron szczyci się białymi plażami, a niesamowitą scenerię przemierzają liczne małe łodzie. Tristan da Cunha to mały wulkaniczny archipelag pośrodku południowego Atlantyku. Najbliższymi miastami są argentyńskie Buenos Aires, a także Kapsztad w RPA, który jest oddalony o 2800 km. Dotarcie statkiem do tego miejsca zajmuje 7 dni. Jeśli zamierzacie uciec od świata, współżycie z pozostałymi 280 mieszkańcami na pewno was nie zawiedzie. W pierwszym tygodniu stycznia w 2018 roku temperatury w północno-wschodnich rejonach Stanów Zjednoczonych były tak mroźne, że zamroziły Atlantyk w North Falmouth w stanie Massachusetts. Co więcej, ocean był tak mocno skuty lodem, że ludzie dosłownie chodzili po falach. Czegoś takiego nie widzi się codziennie. Widzieliście kiedyś czerwoną plażę? No właśnie, ja też nie. Właśnie z jej powodu turyści ciągną do miasta Panjin w Chinach. W morskiej wodzie rosną czerwone wodorosty o nazwie Sueda Salsa, co sprawia, że cała plaża mieni się na czerwono.
Jeśli coś kiedykolwiek faktycznie zaprzeczyło grawitacji, musiał to być kamień Dawasco w Argentynie. Ten ogromny głaz o wadze 300 ton stoi sobie na krawędzi klifu i przechyla się z boku na bok, smagany podmuchami wiatru. Ludzie próbowali nawet kłaść szklane butelki pod krawędziami, ale te eksplodowały przy kolejnych ruchach głazu. Niestety dziś nie można podziwiać tego cudu natury. W 1912 roku głaz nagle spadł ze swojego miejsca, które zajmował od setek lat. Mieszkańcy pobliskiego miasta Tandil byli tak przybici tym wydarzeniem, że 95 lat później, w 2007 roku, zdecydowali się przywrócić głaz tam, gdzie jego miejsce, stworzyli plastikową replikę skały i umieścili ją w tym samym punkcie, a nawet w tej samej pozycji. Dziś, przyjeżdżając do Tandil, można zobaczyć słynny balansujący kamień, który obecnie stanowi bardziej symbol, ponieważ już się nie kiwa, no i waży zaledwie 9 ton, co jednak w żaden sposób nie odejmuje mu sławy. Socotra to obco wyglądająca wyspa na Oceanie Indyjskim, należąca do Jemenu. Występują na niej bardzo nietypowe drzewa. Są to tak zwane smocze drzewa, które nie rosną nigdzie indziej. W 2008 roku wpisano je na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeśli kiedyś zobaczycie kolumnę płonącego powietrza, nie panikujcie, to nie koniec świata. Przerażające połączenie wiatru i płomieni to znak, że weszliście na ścieżkę ognistego tornada. To niebezpieczne zjawisko występuje zazwyczaj podczas pożarów obszarów naturalnych. Tworzą one duże obszary bardzo nagrzanego powietrza, unoszącego się tuż nad ziemią. Gdy wymiesza się ono z chłodniejszymi masami w wyższych rejonach, powstaje trąba powietrzna, która zasysa płonące drobiny i płomienie. Najpotężniejsze tornada mogą rozciągać się na dziesiątki metrów w górę. House of Mystery, czyli Dom Tajemnic, w mieście Gold Hill w stanie Oregon zadziwia odwiedzających efektami przeczącymi grawitacji. Tam nie możesz stać prosto, zawsze jesteś pochylony w bok i musisz się czegoś trzymać, aby zachować równowagę. Piłki toczą się do góry. Jest tam także miotła, która zawsze stoi idealnie bez ruchu po odstawieniu w dowolne miejsce, w przeciwieństwie do pozostałych przedmiotów. Lokalne rdzenne plemiona jeszcze przed powstaniem domu nazywały ten teren zakazaną ziemią i unikały go jak ognia. Właściciele chaty zdecydowali się zmienić ją w turystyczną atrakcję i udało im się. Wytworzyli atmosferę tajemnicy, zamieścili informacje w prasie, a potem też w internecie i bardzo proszę, anomalia doskonała, gotowa. A w rzeczywistości to zwykła ciekawostka, optyczna iluzja stworzona przez człowieka, która oszukuje nasz wzrok i inne zmysły. Wybierając się do Indonezji, na Filipiny lub do Papui Nowej Gwinei, nie możecie przegapić bardzo nietypowych drzew, które tam występują. Pień tęczowego eukaliptusa wygląda, jakby ktoś pomalował go na pomarańczowo, zielono, czerwono, fioletowo, żółto, brązowo, niebiesko i tak dalej. Niektóre okazy są tak wyraziste, że wydają się sztuczne. Tęczowy eukaliptus regularnie zrzuca paski kory, ujawniając jasno-zieloną warstwę pod spodem. Nieco później ta zielona część zmienia kolor, a ponieważ zrzucanie kory nie odbywa się równocześnie i równomiernie, całość robi się wielokolorowa. Jemen to dom najstarszych drapaczy chmur i najstarszej metropolii na świecie. Starożytne miasto Shibam jest uznawane za Manhattan pustyni ze względu na nagromadzenie zbudowanych z glinianej cegły obiektów mieszkalnych, które wyrastają z pustynnego podłoża. W czasach starożytnych miejsce to było przystankiem dla karawan. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przyglądacie się wulkanicznej erupcji, która już sama w sobie jest przerażająca. Aż tu nagle nad wulkanem niebo rozświetlają złowieszcze rozbłyski. Groza tego zjawiska zyskuje zupełnie nowy wymiar. Jedną z jego przyczyn są wyładowania elektrostatyczne, które pojawiają się, gdy zbite cząstki popiołu ocierają się o siebie na niezbyt dużej wysokości nad ziemią. Drugi powód leży wysoko nad powierzchnią na granicy stratosfery. Dochodzi tam do wytworzenia silnych impulsów wskutek zderzenia bezładnie poruszających się kryształków lodu. Na Salar de Uyuni można odnieść wrażenie, jakby stało się na ogromnym lustrze. Jest to jednak nic innego jak solnisko o powierzchni ponad 10 tysięcy km kwadratowych. Znajduje się w Boliwii, najwyżej położonym państwie Ameryki Południowej. To naturalne lustro to pozostałość po prehistorycznych jeziorach, które dawno temu wyparowały.
I choć wygląda to na płaski teren, technologia GPS pozwoliła ustalić, że w niektórych miejscach występują nierówności rzędu kilku centymetrów. Pustkowie jest bardzo zasolone. Znajduje się tu około 10 miliardów ton soli. Zdarza się, że pobliskie jeziora zalewają solnisko, tworząc cienką taflę wody, w której odbija się niebo. Miejscowi pozyskują stamtąd sól i lit. Wybierając się w tamte tereny, warto zatrzymać się w pierwszym solnym hotelu na świecie. W Peru znajduje się prawdziwa tęczowa góra. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić tego zjawiska. Niełatwo jest zdobyć kolorowy szczyt, ale warto choć raz w życiu zobaczyć te odcienie błękitu, czerwieni, zieleni, żółci i różu. To ciekawe zjawisko przypomina zamarznięte, latające spotki, ale w rzeczywistości są to pęcherzyki wypełnione niezwykle łatwopalnym i wybuchowym metanem. Tworzą one psychodeliczne, podwodne krajobrazy i zachwycające formacje. Zjawisko jest typowe dla północnych jezior Ameryki Północnej, takich jak jeziora Abrahama w kanadyjskiej prowincji Alberta. Pęcherzyki gazu pojawiają się, kiedy bakterie trawią martwe zwierzęta, liście i rośliny, a potem wydzielają metan. Czuć je aż tutaj! W marcu 2018 roku mieszkańcy Europy Wschodniej byli świadkami pięknego, a zarazem przerażającego zjawiska. Narciarze mieli okazję zjeżdżać po jasno-pomarańczowych stokach na tle czerwonego nieba. Zdziwieni i podekscytowani ludzie porównywali to ze spacerem na Marsie lub szusowaniem po piaszczystych wydmach. Choć zjawisko wydaje się tajemnicze, ma bardzo proste wytłumaczenie. Twórczynią tego nieziemskiego krajobrazu była potężna burza piaskowa, która przybyła znad Sahary. Przywiała ona kurz, piasek i pyłki, które zabarwiły śnieg na pomarańczowo. Zjawisko jest jednak dość często spotykane. Meteorolodzy twierdzą, że w Europie Wschodniej śnieg zmienia barwę co najmniej raz na 5 lat. W międzyczasie lepiej trzymać się z daleka od żółtego śniegu. 20 i 21 lutego 2018 roku mieszkańcy północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych doświadczyli jednego z najdziwniejszych zjawisk pogodowych ostatnich czasów. Nawiedziła ich fala upałów. Tak, w lutym była to największa zimowa fala ciepła, jaka miała miejsce na początku XX wieku, od kiedy oficjalnie zaczęto prowadzić statystyki meteorologiczne. Na przykład we Freibergu w stanie Maine temperatura osiągnęła ponad 20 stopni i ludzie mogli zrzucić płaszcze. We Fitchburgu w Massachusetts termometry wskazały 26 stopni, a zdumieni ludzie zakładali sandały. To samo działo się w Harrisburgu w Pensylwanii, gdzie temperatura wyniosła 28 stopni, i w Wells w Maine, gdzie ociepliło się do 25 stopni. Około 11 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Turcji, kiedy nie było jeszcze miast i metalowych narzędzi, utalentowani budowniczy wznieśli sanktuarium Göbekli Tepe. Do dziś nie wiadomo, jakim cudem udało im się wyciosać i podnieść wapienne bloki, które ważyły 3 razy tyle co tyranozaur, oraz co takiego symbolizują. Jedną z najbardziej zdumiewających ciekawostek na temat wieży diabła w Wyoming w Stanach Zjednoczonych jest to, że naukowcy nie potrafią wyjaśnić, jak powstała. Formacja skalna ma 265 metrów wysokości. Jej zbocza są tak strome, że wygląda po prostu jak pionowa góra. Ten kamień wyrósł sobie na bezkresnych równinach Wyoming, a w promieniu wielu kilometrów nie uświadczysz niczego podobnego. Jakim sposobem z płaskiego terenu wynurzyło się nagle coś tak wysokiego? Teorii jest mnóstwo, ale nikt nie zna odpowiedzi. Park Narodowy Jezior Plitwickich w Chorwacji to wielka atrakcja turystyczna wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Charakteryzuje ją unikalna flora i fauna. Tamtejsze krajobrazy są iście bajkowe. Zewsząd spływają nieskończone wodospady otoczone krystalicznie czystymi jeziorami. W połowie lat 80. u wybrzeży Japonii pewien płetwonurek odkrył tak zwane monumenty Yonagumi. Naukowcy są przekonani, że te skalne twory mają tysiące lat. Nie wiadomo jednak, czy powstały naturalnie, czy za sprawą człowieka. Jeśli okaże się, że to starożytne miasto, trzeba będzie rozwikłać kolejną zagadkę. Która cywilizacja je stworzyła i jakim sposobem znalazło się na dnie morza? Natomiast człowiek na pewno nie uczestniczył w tworzeniu i kształtowaniu tych formacji skalnych. Powstały one w wyniku intensywnych, wulkanicznych erupcji. Naukowcy do tej pory zachodzą w głowę, dlaczego grobla olbrzyma w Irlandii ma tak dziwną formę.
1812 roku pewien angielski rolnik z nieznanych powodów zapłacił miejscowemu malarzowi, aby usunął tony ziemi ze wzgórza i powstały kontur wypełnił kredą. Malarz uciekł z pieniędzmi, więc aby dokończyć białego konia z Alton Burns, rolnik musiał po raz drugi komuś zapłacić. Czarne wodospady na Islandii zyskały swoją nazwę z powodu otaczających ich czarnych kolumn zastygłej lawy. U ich podstawy znajdują się charakterystyczne ostre skały. Sceneria była inspiracją dla islandzkiej architektury i została odzwierciedlona w znanych budynkach. Wilgotną zimową nocą można natknąć się w lesie na lodowate włosy. Przypominają one watę cukrową lub siwą perukę. Są to nietypowe lodowe kryształy, które porastają butwiejące drewno. Niestety ten przepiękny widok topnieje, gdy tylko wzejdzie słońce. Naukowcy dopiero niedawno odkryli, co jest przyczyną powstawania lodowych włosów. Jest to, zdziwicie się, grzyb. To on ułatwia formowanie się cieniutkich włosków i pomaga im zachować swój kształt przez całą noc. Bez udziału grzyba tego gatunku, zamiast delikatnych mrożonych włosków, lód tworzy coś w rodzaju skorupy. Jedną z najczęstszych przyczyn wybuchów niekontrolowanych pożarów są wyładowania atmosferyczne w czasie burzy. Ale czy kiedykolwiek słyszeliście, by to ogień wywołał nawałnicę? No to teraz usłyszycie! Do zdarzenia doszło 11 maja 2018 roku niedaleko Amarillo w Teksasie. Nie dość, że potężny pożar Mallard uformował wysoko na niebie ogromną gęstą chmurę, to jeszcze jego ciepło wywołało gwałtowną burzę, która przechodząc przez oddalone o niecałe 100 km hrabstwo Wheeler w Teksasie, zrzuciła na ziemię tony gradowych kul o średnicy ćwierć dolarówki. Carhenge to jeden z najdziwniejszych punktów na mapie Nebraski. Jego autor badał Stonehenge i na cześć swojego ojca postanowił stworzyć ze starych samochodów własną wersję tej budowli. Część pojazdów postawił niczym monolity, a część połączył w łuki. Kiedy spytano go, dlaczego to zrobił, odpowiedział: dlaczego nie? W 2007 roku na dnie jeziora Michigan odnaleziono kolejną budowlę przypominającą Stonehenge. Znajduje się tam skupisko ustawionych po okręgu skał oraz wyrzeźbione wizerunki mastodontów. Te bestie wyginęły ponad 10 tysięcy lat temu, więc podwodne dzieło musi być jeszcze starsze. Jego dokładne umiejscowienie jest trzymane w sekrecie. Powodzenia w szukaniu! Kanadyjska Zatoka Hudsona to prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, gdzie grawitacja ma niższą wartość. Nawet niedowiarki nie mają powodów do kpin, ponieważ zostało to zmierzone za pomocą precyzyjnych urządzeń. Czy oznacza to, że grawitacja jest tam tak słaba jak na przykład na Księżycu? Niestety, a może na szczęście, sam nie wiem, różnica jest marginalna. Jest to dokładnie 0,005%, czyli 1/200%. Nie poczulibyście różnicy, choćby nie wiem co, ale jednak jest. Naukowcy twierdzą, że za anomalię odpowiada gruba warstwa lodu, która jakieś 10 tysięcy lat temu pokrywała ten obszar. Tak mocno ucisnęła skały, że do tej pory nie zdołały się rozprężyć i przez to pole grawitacyjne Zatoki Hudsona uległo minimalnej zmianie. Ale w przyszłości wszystko i tak wróci do normy. W 2010 roku, jakieś 400 km na zachód od Nilu, w suchych piaskach Sahary, odkryto skamieliny ryby. Z powodu tego przypadkowego znaleziska naukowcy wysnuli teorię, że w miejscu pustyni mogło znajdować się kiedyś morze. Obszar poddano geologicznej analizie, przyniosła ona dość zaskakujące wyniki. Badacze odkryli, że głęboko pod piaskiem skrywa się coś ogromnego i nie są to pozostałości żadnego morza. Przez kilka miesięcy naukowcy kontynuowali badania na lądzie, posługując się sprzętem GPS. Kiedy zebrali potrzebne informacje o podłożu, spojrzeli na teren z satelity. Widok był zaskakujący. Okazało się, że pod pustynią znajduje się ogromna niecka, a nieopodal niej jeszcze jedna mniejsza. Na brzegu zbiorników dużo wcześniej odkryto już starożytne osady, a naukowcy wreszcie poznali odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie wybrali akurat to miejsce do życia. Znajdowało się tu kiedyś ogromne jezioro o powierzchni ponad 108 tysięcy km kwadratowych. Było prawie dwa razy większe niż jezioro Michigan. Fioletowy zachód słońca. Na pewno przynajmniej raz w życiu widzieliście to cudo. Zwykle nie jest to nic złowieszczego i ma związek z tym, jak przemieszcza się światło. To, które wytwarza słońce, jest białe. Kiedy przechodzi przez pryzmat, widzimy różnobarwne fale świetlne, od czerwonych i pomarańczowych do niebieskich, zielonych i indygo. Światło zazwyczaj porusza się w linii prostej, jeśli na jego drodze nie ma żadnych przeszkód.
krótsze fale świetlne, w tym niebieskie i fioletowe, są łatwiej rozpraszane, gdy napotykają te przeszkody, takie jak cząsteczki i aerozole w atmosferze. Ponieważ Słońce znajduje się nisko na horyzoncie o zachodzie i wschodzie Słońca, jego światło musi przejść przez większą liczbę cząsteczek, które rozpraszają fioletowe i niebieskie światło. Kolory, które wtedy widzimy, to żółty, pomarańczowy i czerwony. Jednak w odpowiednich warunkach można zobaczyć przepiękne, purpurowe niebo. Czasem niebo przyjmuje taką barwę z innych, dużo straszniejszych powodów. Może to być efekt huraganów, szalejących pożarów lub burz piaskowych. Stężenie pary wodnej w powietrzu wzrasta, a światło rozprasza się intensywniej niż zwykle. Pył, zachodzące słońce i nisko zawieszone chmury również przyczyniają się do wystąpienia tej zjawiskowej scenerii. O zmierzchu niebo zmienia kolor na pomarańczowy i czerwony, jeśli jest jeszcze wystarczająco dużo światła. Następnie wydziela różowe odcienie, które mieszają się z ciemnoniebieskim niebem powyżej. A pamiętacie, co dzieje się po zmieszaniu różowego i niebieskiego? No właśnie, otrzymujemy fiolet. Nie każdy huragan sprawia, że niebo staje się purpurowe, a próba przewidzenia, czy to się wydarzy, jest jak próba prognozowania tęczy. Mimo wszystko ludzie zgłaszali, że w związku z huraganowymi wiatrami nieboskłon zmieniał kolor na fioletowy. Zielone niebo może wyglądać tak samo spektakularnie jak fioletowe, ale w istocie to również groźny omen. Zazwyczaj jest to sygnał, że gdzieś w pobliżu szaleje burza, grad lub tornado. Unikalny kolor jest wynikiem mieszania się żółtych promieni słonecznych z niebieskim światłem pochodzącym z chmur burzowych. Relaksujecie się nad oceanem, czujecie świeżą bryzę we włosach, gdy nagle zauważacie, że woda zaczyna się cofać z plaży z ogromną prędkością. To sygnał, żebyście brali nogi za pas i uciekali z plaży tak daleko, jak to tylko możliwe. Najprawdopodobniej zbliża się tsunami. Szybka reakcja maksymalizuje szanse na ratunek. Jeśli dostrzeżecie, że poziom morza się podnosi, ale nie w jakiś skrajny sposób, również może to być zapowiedź tsunami. Dzieje się tak w 40% przypadków, a podnosząca się woda to pierwsza fala. Następna, o wiele większa i bardziej niebezpieczna, następuje z reguły w przeciągu 10 minut. Kolejną ważną rzeczą związaną z tsunami jest to, że wielkim falom często towarzyszą głośne dźwięki. Ludzie opisują je jako grzmot, dźwięk lokomotywy, helikoptera lub po prostu donośne boom. Widzicie na plaży kanał z lekko wzburzoną wodą? W waszym najlepszym interesie jest trzymanie się z dala od akwenu. Pod powierzchnią może znajdować się prąd strugowy, który niesie za sobą wielkie ryzyko. Czasami fale uderzają w brzeg w dziwny sposób, co tworzy te rozrywające prądy. Można wtedy dostrzec niecodzienną przerwę w falach lub obszar o innym kolorze niż reszta wody. Przypadkowe kawałki wodorostów rozchodzące się we wszystkich kierunkach to kolejny znak ostrzegawczy. Jeśli znajdziecie się kiedyś w nurcie, starajcie utrzymać się na powierzchni, ale w żadnym razie nie próbujcie płynąć pod prąd. Zmarnujecie tylko cenną energię. Krzyczcie o pomoc i w miarę możliwości płyńcie wzdłuż plaży. Gdy już wyrwiecie się z prądu, płyńcie po przekątnej do brzegu. Gdy następnym razem zauważycie na niebie stożkowate chmury, pamiętajcie, że to dobry moment, by zacząć szukać schronienia. Jeśli taka aura się utrzyma, jest to prognostyk zbliżającej się silnej burzy. Gdy natomiast chmura o takim kształcie zacznie wirować, to sygnał, że wkrótce przekształci się w tornado. Jeśli gdzieś w waszej okolicy żyją pszczoły, wiedzcie, że pewnego dnia mogą uratować wam skórę. Te małe, ciężko pracujące stworzenia stają się bardziej aktywne, gdy czują, że nadchodzi burza. Intensyfikują swoje działania, aby zebrać więcej nektaru, zanim będą musiały zmierzyć się z siłami przyrody. A kiedy już wykonują swoje zadanie, zawsze wracają do ula na 10-15 minut przed ulewą. Nawet jeśli nie ma wyraźnych symptomów jej nadejścia. Ich sekretem są bardzo wrażliwe włoski na grzbiecie, które potrafią wyłapać elektrostatyczne nagromadzenia z chmur burzowych. Od wieków ludzie zauważają, że zwierzęta zachowują się dziwnie na kilka dni przed dużego kalibru wstrząsami sejsmicznymi. Psy szczekają bez ustanku, krowy wstrzymują wydzielanie mleka, a ropuchy, szczury i węże opuszczają swoje siedliska. Wygląda na to, że zwierzęta potrafią wyczuć mniejsze, początkowe fale uderzeniowe, których ludzie nie zauważają. Naukowcy próbują znaleźć jakieś uzasadnienie tego zjawiska. Przeprowadzili wiele testów i eksperymentów. Jak dotąd nie doczekaliśmy się jednak konkretnej odpowiedzi. Czy czujecie czasami ozon w powietrzu? Kiedy zbliża się burza, ta wyraźna i ostra woń dominuje. Ładunek elektryczny pochodzący z błyskawicy dzieli cząsteczki z atmosfery i w kolejnych procesach powstaje ozon. Innym, nieco przyjemniejszym zapachem deszczu jest petrichor.
Woda deszczowa budzi cząsteczki obecne na roślinach, drzewach, betonie i asfalcie. Ich aromat rozchodzi się wszędzie wokół. Można nawet poczuć ten zapach w swojej buzi. Wszystkie te dodatnie jony w powietrzu, które uwalnia piorun, mieszają się z ozonem i śliną. I tak właśnie powstaje ten gorzki, metaliczny posmak. Kiedy piorun jest tuż za rogiem, możecie usłyszeć dziwne trzaski, brzęczenie lub wibracje pochodzące z metalowych przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Dłonie zaczynają się pocić, a następnie możecie poczuć, jak włosy stają wam dęba. To wyraźne wezwanie do działania, które polega na uratowaniu sobie życia. Pozytywne ładunki przechodzą przez ciało, próbując dotrzeć do negatywnie naładowanej części burzy. Zaufajcie mi, nie chcecie, żeby te ładunki się spotkały. Jeśli nie widzicie żadnego schronienia, do którego moglibyście szybko dotrzeć, spróbujcie stać się mniejsi od otaczających was obiektów. Spuśćcie parasol i trzymajcie się z dala od drucianych płotów, metalowych rur, szyn i innych podobnych rzeczy. Nie kładźcie się też płasko na ziemi. Najpewniej jest mokra, co oznacza, że świetnie przewodzi prąd. Jeśli zauważycie szczeliny w asfalcie obok swojego domu, miejcie się na baczności, bo może to być zwiastun powstającego zapadliska. Sprawdźcie wnętrze domu. Czy te drzwi się ni stąd, ni zowąd zaczęły zacinać? A może tu, gdzie ściany stykają się z sufitem, jest szczelina? Nierówne szafki kuchenne i szuflady, skośne podłogi, schody, które zaczynają się pochylać, woda wyciekająca po każdym deszczu i przesunięte listwy. To wszystko znaki tworzącej się deformacji terenu. Aby zyskać pewność, czy to faktycznie zapadlisko i czy jest bezpiecznie, trzeba skonsultować się z firmą inżynierską. Jeśli natraficie na istniejącą już wyrwę, podarujcie sobie eksplorację i oddalcie się. Możecie odgrodzić ten teren, aby zapobiec ewentualnym wypadkom, jednak tylko profesjonaliści będą w stanie to naprawić. Niektóre wulkany dosłownie krzyczą, gdy mają wybuchnąć. Małe trzęsienia ziemi, które często poprzedzają erupcję, wytwarzają szum. Przeważnie jest on niesłyszalny dla ludzkich uszu, ale czasami osiąga częstotliwość, którą wychwytujemy jako dziwny, dudniący lub syczący dźwięk dochodzący z ziemi. Taki hałas określa się mianem drgań harmonicznych. W przypadku niektórych wulkanów jest to brzmienie wibracji pęcherzyków magmy, gdy przechodzą przez szczeliny w skorupie ziemskiej. Ale nie zawsze tak jest. Jeśli naukowcy odkryją, co dokładnie powoduje te wulkaniczne krzyki, w przyszłości uda im się stworzyć system wczesnego ostrzegania przed wulkanicznymi erupcjami. Będąc na łonie natury, zwróćcie uwagę na wodę w potokach, strumieniach i rzekach. Jeśli jej poziom szybko spada, nawet podczas opadu deszczu, może to być zapowiedź zbliżającego się osuwiska. A gdy usłyszycie słabe, buczące odgłosy lub nietypowe dźwięki, takie jak stukanie o siebie głazów, to niezawodny znak, że rumowisko jest tuż za rogiem. Natychmiast udajcie się w bezpieczne miejsce. Choćby teraz. Łuk około horyzontalny, czasami nazywany ognistą tęczą, na pierwszy rzut oka wygląda, jakby ktoś wylał na niebo skłon kolorowe farby. To olśniewające zjawisko optyczne w atmosferze powstaje, gdy słońce świeci przez kryształy lodu o kształcie płytki, często zawarte w chmurach pierzastych. Gdy słońce znajduje się pod kątem 58 stopni lub wyżej, promienie rozszczepiają się na kryształkach lodu, zabarwiając je na tęczowo. Łuk okołohoryzontalny zaliczany jest do tak zwanych efektów halo, czyli zjawisk wywołanych właśnie załamywaniem słońca na kryształach lodu. Może występować między innymi w postaci pierścienia widocznego wokół Słońca lub Księżyca. Wtedy jest przeważnie biały, podczas gdy halo słoneczne bywają tęczowe. Wędrując po lodowcu w dużym masywie górskim można się natknąć na wyrastające z podłoża stożkowate formy zwane penitentami albo mniszkami śniegowymi. Niektóre osiągają nawet 4 do 5 metrów wysokości. Iglice te powstają w wyniku nasłonecznienia i wytapiania śniegu lub lodu na tarczy lodowca. W warunkach bardzo suchego powietrza zachodzi sublimacja, to znaczy słońce zamienia lód bezpośrednio w parę z pominięciem stanu ciekłego. Gdy wiatr niesie pojedyncze kropelki lawy, wychładza je i wyciąga z pasma szkła wulkanicznego o długości od kilku centymetrów do 2 metrów. Włókna przypominają trochę włosy i stąd też nazwa tego zjawiska – włosy Pele. I nie chodzi tu o byłego piłkarza, a o boginię wulkanów z hawajskiego panteonu. Czasami wydaje się, że deszcz pada, chociaż na niebie nie ma żadnej chmury. Ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się dokładniej zjawisku nazywanemu deszczem słonecznym, ponieważ w jego trakcie wydaje się, jakby deszcz padał prosto ze słońca.
W rzeczywistości chmury deszczowe są trochę oddalone od miejsca opadu. Po prostu ich nie widać, gdy promienie słoneczne padają na ziemię pod konkretnym kątem. Dodać jeszcze trochę wiatru, który nieco przesuwa opad i deszcz słoneczny gotowy. Salar de Uyuni w Boliwii to największe solnisko na świecie. Pokrywająca je solanka zawiera ponad połowę światowych zasobów litu, niezbędnego do produkcji baterii. Solnisko stanowi pozostałość po prehistorycznym jeziorze i jest jednocześnie jednym z najbardziej płaskich miejsc na Ziemi. Po deszczu cienka warstwa wody zamienia Salar de Uyuni w największe lustro na planecie. Krwawy wodospad to niezły tytuł na horror klasy B, a jednak jest to prawdziwa nazwa geograficzna. W jednej z suchych dolin McMurdo na Antarktydzie Wschodniej znajduje się wodospad o pomarańczowo-czerwonym zabarwieniu. Zasilająca go woda wypływa z podziemnego jeziora, gdzie żyją rzadkie bakterie metabolizujące siarczany oraz jony żelaza, co bardzo interesuje naukowców. Woda w jeziorze ma zatem ogromną zawartość tlenków żelaza. Gdy wypływa na powierzchnię, żelazo zaczyna się utleniać i zabarwia lód na kolor rdzy. Róża pustyni to nie tylko tytuł piosenki. Nie jest to jednak roślina, ani tym bardziej piękna kobieta, a zrośnięte ze sobą kryształy gipsu i kwarcowego piasku. Powstają na gorących, suchych pustyniach, z rzadka nawiedzanych przez intensywne ulewy, bądź też w wyniku odparowywania słonych jezior. Parowanie gipsu uwięzionego w ziarnach piasku powoduje wykształcanie się kryształów w formacji przypominającej płatki róży. Skoro już jesteśmy na pustyni, słyszałeś kiedyś o oku Sahary? Kalb ar-Rishad to okrągła struktura geologiczna przypominająca krater, którą najlepiej widać z lotu ptaka. Ponieważ mierzy około 40 km średnicy, widoczna jest nawet z kosmosu. Jej wiek szacowany jest na 100 milionów lat. Pierścienie tworzące formację to cylindrycznie ułożone warstwy skał różnego typu. Centralny pierścień ma około 30 km średnicy. Oko Sahary stanowi niezły punkt orientacyjny dla powracających na Ziemię astronautów. Na Filipinach oraz w Indonezji rośnie niezwykle barwny eukaliptus tęczowy. Kora tego drzewa z wiekiem łuszczy się pasami, odsłaniając kolejne odcienie łyka. Im starsze drzewo, tym barwniejsze. Najmłodsza jest kora jasnozielona, zawierająca chlorofil, zwykle występujący w liściach. Z zielonego przechodzi w niebieski, fioletowy, czerwony, a finalnie w brązowy. Pień i konary starych eukaliptusów wyglądają, jakby były pomalowane przez szalonego impresjonistę. Wygląda jak zwykły las, prawda? W rzeczywistości jest to pojedyncze drzewo, a dokładnie kolonia 47 tysięcy genetycznie identycznych topoli osikowych. Każde drzewo ma ten sam materiał genetyczny i połączone jest z pozostałymi poprzez potężny, skomplikowany system korzeniowy. Pando, zwane drżącym olbrzymem, znajduje się w stanie Utah i stanowi jeden z największych i najstarszych organizmów na całym świecie. Jezioro Maracaibo w Wenezueli nie bez powodu nazywane jest stolicą burz. Według danych udostępnionych przez NASA, błyska się tutaj średnio przez 300 dni w roku. Częste burze z piorunami to efekt ścierania się warstw zimnego powietrza z nad gór i ciepłej bryzy z nad oceanu, co buduje nad jeziorem nabuzowane elektrycznością kumulonimbusy. Wodospad wiecznego płomienia. Brzmi nawet lepiej niż krwawy wodospad, prawda? W parku Chestnut Ridge, w zachodniej części stanu Nowy Jork, w niewielkiej skalnej grodzie pod wodospadem tli się 15-centymetrowy płomień. Zasilają go gromadzące się w jaskini naturalne wyciki gazu, pochodzące ze skalnych szczeli. Czasami zdarza mu się zgasnąć, ale łatwo go wtedy ponownie rozpalić. Naturalny płomień to całkiem powszechne zjawisko, ale ten konkretny wodospad ostatnimi czasy zyskuje na popularności być może dlatego, że doskonale prezentuje się na zdjęciach. Słyszałeś na pewno o białym i czarnym piasku, ale co powiesz na zielone plaże? Papakolea na Hawajach jest jednym z zaledwie czterech takich miejsc na świecie. Nie chodzi tutaj o rośliny na plaży, a o kolor samego piasku, który zawiera ziarenka oliwianów, krzemianów powstałych w wyniku erupcji pobliskiego wulkanu. Można się spierać, że na Hawajach wszystkie wulkany są całkiem blisko. Jeszcze bardziej fascynujące wydają się plaże świecące w ciemności i to całkowicie naturalnie. Przyczyną jest fitoplankton, czyli inaczej mikroalgi. Są to mikroskopijne organizmy roślinne zawierające chlorofil i odżywiające się za pomocą fotosyntezy. Fitoplankton zwykle dryfuje na lub tuż pod powierzchnią oceanu, gdzie bez przeszkód sięga promieniowanie słoneczne.
Podobnie jak wiele innych morskich organizmów, niektóre gatunki mikroalg są bioluminescencyjne, to znaczy potrafią emitować światło. W wyniku pływów morskich koncentracje fitoplanktonu często wyrzucane są na wybrzeża Malediwów, Porto Rico czy Everglades. Mikroalgi sprawiają, że plaże w tych rejonach świecą się łagodnie nocą. W kanionie w stanie Wyoming z góry spływa potok nazywany okresowym strumieniem. Nazwa mówi sama za siebie. Poziom wody w potoku co jakiś czas opada albo w ogóle przestaje płynąć na kilka minut, a innym razem na kilka godzin. Takich rytmicznych strumieni jest na świecie zaledwie kilka. Naukowcy do dziś nie mają pewności, jakie zjawisko tutaj zachodzi. Według najpopularniejszej teorii, wpływająca do jaskini woda gruntowa wypełnia wąski przepust, prowadzący w górę u podstawy jaskini, a następnie w dół, na zewnątrz do strumienia. Gdy woda dochodzi do szczytu przepustu, powstaje efekt syfonu. Napływające z dołu powietrze przebija syfon na pewien czas, ucinając dopływ wody. Rytmiczne strumienie najlepiej odwiedzać późnym latem, bo wtedy jest najwięcej przerw w dostawie wody.